No, będzie, Basia będzie czytała wiersz o Jarku Du. No mów. No bo już się kręci, czekają wszyscy. Dedykacja wiersza dla Jarka Do. Tak. Dla Jarka Do, wiesz. No. Ciągle czegoś oczekujemy, ale manna z nieba nie poleci. Dobrze, że deszczek pada i słoneczko pięknie nam świeci. Nie wpadamy w furię, gdy czegoś nam brakuje, bo drugi człowiek tak samo cierpi i tak samo czuje. Pan Bóg postawił nam zadań wiele, talentów nie zakopujemy. Czyjmy zgodnie z naszymi marzeniami i z tym, czego pragniemy. Wszystko można pokonać, jeśli się w cierpliwość zaopatrzymy. Dowiemy skutki szybko, jak zleci zobaczymy. Musi być czas na wszystko, na pracę, radość, odpoczynek. Drugi człowiek cierpliwie czeka na swój dobry uczynek. Dziękuję Bogu za wszystko, za pracę, odpoczynek, za sprawę, za to, że życie jest bardzo dobre i dla Ciebie łaskawe. Na nic nie narzekaj, nie stapaj się w równi pobyłej. Życie jest tak krótkie, niech będzie dla Ciebie miłe. Jeśli wybierasz pusteczkę, na której chcesz łzy zostawić, to jak Pan Bóg ma Ci pomóc i Ci błogosławić? Jeśli na tym niebie chmurka się pojawi, to gdy się uśmiechniesz, Pan Bóg cud może sprawić. Nie martw się na zapach, bo to droga pod... O, widzicie, rozłączyło się.